ASF rozszerzył się, przekroczył następne powiaty. Jak wskazuje dochodzenie epizootyczne, głównym czynnikiem był czynnik ludzki, czyli niekontrolowany obrót, niekontrolowany handel zakorzonymi sztukami trzody chlewnej, które są wektorem roznoszenia wirusa. Dlatego my w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej apelujemy do pana ministra o wprowadzenie obowiązkowych świadectw zdrowia na każde przemieszczenie trzody chlewnej na terenie całego kraju. Ten obowiązek dotyczyłby też każdych przesyłek mięsa wieprzowego, gdyż to mięso też może być wektorem. W tej chwili w naszym odczuciu zajmujemy się gaszeniem pożarów. My musimy się skoncentrować na prewencji na terenie całego kraju. Dlatego też uważamy, że obligatoryjne znakowanie świń zaraz po odsadzeniu, czyli żeby każde zwierzę miało swój kolczyk, po którym inspekcja weterynaryjna będzie w stanie dojść, skąd ona pochodzi. Przepisy bioasekuracji powinny również być wprowadzone na terenie całego kraju. Musimy zająć się prewencją. I jedna istotna rzecz, koniecznym jest wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej, tak finansowej, jak i kadrowej. W tej chwili w wielu powiatach lekarze odchodzą z przyczyn finansowych. Lekarz zarabia ze specjalizacją 2,5 tysiąca brutto i nie należy się dziwić, że szukają lepszego miejsca zarobkowania. Natomiast sytuacja jest poważna. Wszystkie siły inspekcji weterynaryjnej zostały zaangażowane do tego stopnia, że przemieszczeni zostali lekarze weterynarii z zachodniej Polski, żeby wspomóc lekarzy na wschodzie. Straty mogą być bardzo duże, szczególnie wtedy, kiedy pomór przeniesie się na zachodnią część Polski, gdzie jest bardzo duża koncentracja trzody chlewnej. Straty mogą być miliardowe. Mówię też o pochodnych, czyli eksport polskiej żywności. Wiadomo, że jest to bardzo znacząca część budżetu państwa, dlatego w tej chwili musimy zrobić wszystko, aby inspekcja weterynaryjna była wyposażona w odpowiednie narzędzia prawne, żeby mogła je egzekwować, czyli w przypadku łamania przepisów wręcz karać.